Siema. Chcę dzisiaj na zimowisko przyjechać. Gotowy? Ready? Nie, pomału pojedziemy już. Jak Kajo, Kuba? Dobrze. Tu ciężko chłopaki mają na jednych śladach. No, fajnie, nie? Fajnie! Enduro! Tu w ogóle nie płacimy tak jak na tym torze, więc tu jest trzeba... Fajnie. No, tu trzeba przyjeżdżać. Też tu jest robota z jazdą, ale spoko. Thank you.
Jak KTM-ik? Zadowolony, na razie zadowolony jestem. Słuchaj, jakąś dróżkę by trzeba było sobie obrać, wiesz? No? Jakąś dróżkę obrać by sobie trzeba było. To właśnie... To ma za niskie chyba, kurwa. To ma? No trochę za niskie, no. Za mała dawka, albo co? Jak, byku? Dobrze! Jakąś sobie tu trasę obmyślimy. Pojadę tam, zobaczę. Musimy sobie jakąś trasę wytyczyć, wiesz? Bo to jest wszystko dziewicze takie, nie? No wy możecie sobie między drzewami jakichś podjazdów poszukać. Tam na pewno są podjazdy, jak tam zejdziecie na dół. Tam są łagodniejsze, a tu są strome. Za ciepło się zrobiło, za ciepło się obrałem, nie? Za gorąco jest, nie? Ja akurat mam, nie? Jest pies akurat, nie? No właśnie, ja nie wiem, gdzie ja mam tym kładem, tam chyba spróbuję wjechać. Patrz, kamerki nie wziąłem, kurde. Ue. Mam kamerkę, nie? W domu. Podłączyłem do ładowarki. To jest ta, co ją znalazłem w lesie? Tak, no. Trzymaj. Ale się rozgrzałem. Ja muszę biegać za wami. Słuchaj, Kuba, spróbujemy pojechać tam na dół w las i potem wjechać, zobaczymy, nie? No. Trzeba nawrotkę tu zrobić. Możemy jeździć? Będzie. A się, no...
ostro. Super. Teraz podjazd sobie może zrobimy. Kuba! Co jest? Co jest? Nie dam rady. Nie dasz rady? Nie dam. To daj go. Nie dam rady! Nie dam rady! Nie dam. To daj go. To daj. Ogólnie dodałem. To co ja mogłem, to dałem. Nic innego nie poradzę. Ja nie wjadę. Dobra. To ja wejdę. Nie da. Nie wiem, co robimy. Ale żeś wjechał w drzewo normalnie. Patrzcie, patrzcie teraz! Patrzcie, co się dzieje! Zakopuje się, nic! Chłopaki pomogą nam! Ciężki jesteś! No! Ale tu już nie będziemy wjeżdżać, bo nie dasz rady. To może zjedziemy na dół i tam na tybasze podjazdy zobaczymy. Skakali? Tak? A tam jest takie większe są. My tu wszędzie. To się tam wrzadzą. Aha. No to prowadźcie, to za wami pojedziemy. A Kuba też daje radę, patrz, nie? Tak? Tu był automat, nie? No. Był manual, by lepiej zraził, nie? Tak. Druga korekcja,
biorą. Gablon zaciągnięty. Fajnie, podoba mi się. Czym wypolerować te szkiełka? Pasą do zębów. Tak? No. Polerujesz w samochodach, wiesz? Taki, pasta do zębów i co? Normalnie. On robi, wiesz czym? Żmata? Takim jakimś płynem. To masz taki płyn specjalny, nie? Tylko generalnie jak zrobisz, nie? Jak chciałbyś to zrobić fachowo, nie? No. To musisz mieć papier 2000 na mokro. Wypierdolisz potem pastę polerską G3 wziąć. Mam polerską, no. Potem masz jeszcze taką pastę specjalną do reflektorów. Też spolerować i potem pomalować kurwa klarem. Dopiero to będzie dobrze, nie? A. Dopiero będzie dobrze. Słuchaj, co proponujecie mi? Pomalować te bumpery i te podłogę? Nie. Na czarne albo na... Alu jest dobre. Dobrze wygląda, nie? Dobrze? No. To nie maluje. Trzeba pomalować to siłosowego na czarno pomalować, nie? Aha. Całą bramę, to wtedy by fajnie wyglądała. Tak jak elementy pomalujesz, to będzie tak strasznie kiczowato, nie? No właśnie. Tak jak jest, nie? Dobrze wygląda, nie? Okej. Jest dobrze. A tu jest fajnie w lesie, bo pod spodem jest miękko, nie? Tak, no. To lecimy, siadaj. Za motocyklami, Kuba.
Jezus, co to była za mulda? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.